Zapraszam pana Henryka Nicponia, autora książki Piłsudski kontra Rozwadowski, polowanie na generała. Książki również do nabycia tutaj na recepcji. To będzie ostatnie przed przerwą, później robimy krótką przerwę i później pan Kamiński. Mam nadzieję, że tak. Przepraszam, muszę wyjść, mam trzeci umówiony. Proszę bardzo, panie Henryk. Dziękuję bardzo wszystkim. Tutaj pokazuję tak w przybliżeniu, bo oczywiście może pan trochę przedłużyć. Proszę bardzo. Na stojąco czy na siedząco? Różnie. Przynieś panu wodę. Dobrze. Jest taka sprawa. Tylko proszę głośniej mówić. Dobrze. Jest taka sprawa. A mianowicie, patrząc na wynik I wojny światowej, często zapominamy o jednej bardzo istotnej rzeczy. A mianowicie, niezależnie jaki byłby wynik tej wojny, wyszlibyśmy z tej wojny zwycięsko. Wyszlibyśmy po prostu jako niepodległe w takiej czy innej formie państwo. Dlaczego? Z jednej strony jest Piłsudski, który stawia na Niemcy i jeszcze w połowie 18 roku wiele czynników wskazuje, że państwa centralne zwyciężą. I drugą osobą jest Dmowski w Paryżu, który sprawia na Antantę. Czyli mamy dwóch ludzi, którzy obstawiają obydwa rozwiązania. My możemy się obrażać na Piłsudskiego, możemy się obrażać na Dmowskiego, ale z punktu widzenia interesów odrodzenia państwa polskiego jest to bardzo, bardzo istotne. Prowadzenia polityki. Tak, bo niezależnie jaki byłby wynik tej wojny, wyszlibyśmy z pierwszej wojny światowej jako państwo zwycięskie. Ba, Piłsudski miał w 16 roku i była to konsekwentna obietnica, że nie tylko Królestwo Polskie, ale również gubernia grodzieńska, gubernia wileńska i część miejskiej. Należy przypuszczać, że gdyby państwa centralne wyszły zwycięsko z tej wojny, tak by była odrodzona Rzeczpospolita. Należy pamiętać, że Rosjanie chcieli wszystkich Polaków z nadwiślańskiego kraju przesiedlić gdzieś na Syberię i należy pamiętać, że Austriacy mówili: mają Polacy Królestwo Polskie i ani pięcia Galicji. Dlatego Piłsudski zdradził Austriaków, przeszedł na stronę niemiecką. I teraz, patrząc na tą wojnę, warto zwrócić jeszcze jedną uwagę, o czym się zapomina. Bo my patrzymy oczami naszymi, Polaków. Należy popatrzeć na bieg wydarzeń z punktu widzenia Berlina, Niemców. To jest bardzo ważne. I wtedy wyjdzie, kim był Piłsudski, dlaczego się wszystko tak potoczyło, a nie inaczej. Z punktu widzenia Berlina w 18 roku, w drugiej połowie, jaką mamy sytuację. Raz, Niemcy uważają się za zwycięzców wojny światowej na froncie wschodniej. To jest bardzo ważne. Dwa, uważają, że Polacy powinni całować po nogach za to, że odbili z rąk Imperium Rosyjskiego Królestwo Polskie. Przepraszam, Piłsudski w 14 roku ma za wielkie pieniądze, bo dostał od Franciszka Józefa olbrzymie pieniądze, wzniecić powstanie i mu się nie udaje. To jest bardzo ważne. Jeszcze z jednego punktu. Okazuje się, że polscy ochotnicy, bo tak są postrzegani, to hulacze, gwałciciele, nie wiadomo kto. Tak jest postrzegana pierwsza brygada kadrowa na terenach kieleckich. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać w kontekście tego, co się wydarzy jeszcze 10 listopada. I teraz Niemcy, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że przegrywają wojnę światową, zaczynają działać we własnym interesie. Podejmują działania na dwóch odcinkach. dyplomatycznym. Dyplomatycznym w jakim sensie? Że patrzą na, po prostu szukają sojusznika wśród aliantów Antanty, czyli Londynu. I dogadują się z Lordem George'em i jego ludźmi, że Brytyjczycy podczas negocjacji pokojowych w Paryżu będą reprezentowali ich interesy, ich zdanie będą przedstawiali. To jest próba ratowania frontu zachodniego. I z drugiej strony Niemcy mają w Berlinie dwie ważne informacje. Pierwsze, że Francuzi obiecują Dmowskiemu cały Śląsk, część Dolnego, Wielkopolskę, Pomorze, Warmię, Mazury, Gdańsk. Bez żadnego plebiscytu, bez wszystkiego. I co Berlin widzi? Ich rubieże wschodnie są zagrożone. To jest wielki sygnał ostrzegawczy dla Berlina. Ba, potwierdza to Rada Regencyjna 7 października, która oznajmia, że w skład odrodzonej Rzeczpospolitej wejdą ziemie zaboru austriackiego w Berlinie do przyjęcia, zaboru rosyjskiego do przyjęcia, ale zaboru pruskiego, bo z dostępem do morza, nie do przyjęcia. Rada Regencyjna okazuje się żmiją wyhodowaną na własnych piersiach. Rada Regencyjna zdradza Niemcy, jest wielkim niewdzięcznikiem za to, że im Polakom odbili Królestwo Polskie z rąk Imperium Rosyjskim. Tak patrzą Niemcy. A w związku z tym Niemcy teraz muszą się zastanowić, jak ratować swoje rubieże wschodnie. I kogo mają? Trzymanego w luksusowych warunkach w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego. I dogadują się z nim Kessler i inni w szczegółach. I teraz to później będzie to rzutowało na organizację, dlaczego już o tym mówię, bo będzie to rzutowało na organizację Armii Polskiej widziane oczami Piłsudskiego. Bo jest sytuacja taka. Piłsudski, jak dochodzi do spotkania z generałem Rozwadowskim, o czym mówi? O ochotnikach i milicji ludowej. Czyli o żadnej armii, która by mogła zagrozić rubieżom wschodnim. Skądś to Piłsudski wyniósł. Ba, jeszcze mówi jedną bardzo ważną rzecz, tu była dzisiaj kilkakrotnie poruszana. Mówi, że najważniejsze, że siłą polskiej armii to powinna być konnica, jeźdźcy konni. To jest wizja armii. Niemcy, którzy postawili na technikę wojskową, na rozwój, zdają sobie sprawę, że po prostu nowoczesny sprzęt wojskowy jest podstawą armii, podstawą zwycięstwa. Mówiąc o konnicy, o jeździe, działa Piłsudski w tym momencie przeciwko Polsce. Na to nikt nie zwraca uwagi. Cieszymy się, że mamy jeźdźców, ułanów, nie wiadomo kogo. Ale to było w interesie Niemiec. Jak pisałem swoją książkę, mnie po prostu przy powrocie interesowała jedna rzecz, którą akurat znalazłem rozwiązanie. I uważam, że jest to temat, który się powinni wszyscy też zainteresować. A mianowicie rząd lubelski, który powstaje z inicjatywy Berlina i Piłsudskiego, z Ignacym Daszyńskim na czele, rozwiązuje podstawową rzecz. A mianowicie Piłsudski, przyjeżdżając do Warszawy, jest osobą prywatną. Ignacy Daszyński i Rydz-Śmigły, przekazując mu władzę, od tego momentu już Józef Piłsudski nie jest osobą prywatną. Może się ogłosić naczelnikiem państwa. I teraz za taki wielki wkład Ignacy Daszyński nie zostaje premierem nowego państwa, niepodległości. Mówiono, że nie mógł skonstruować rządu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zostaje Jędrzej Moraczewski. I w tym momencie po prostu myślę, że Jędrzej Moraczewski był postawiony przez Niemcy jako ten, który będzie patrzył Piłsudskiemu na ręce, żeby dbał w należyty sposób o interesy Niemiec. Dlaczego? Chociażby dzisiaj był pan Suchodolski w tej swojej czarnej księdze sanacji. Jest bardzo ważna informacja o Jędrzeju Moraczewskim. W 17 roku ukazuje się książka Moraczewskiego w Berlinie, po niemiecku napisana, wychwalająca Niemcy ponad wszystko, że Polska zachwala to, że widzi w tym związek stabilny i tak dalej. W 17 roku, jeżeli się coś takiego ukazuje w Berlinie, co to znaczy? Że wie o tym wywiad, dowództwo, wszyscy rządzący, sztaby i tak dalej. Czyli to pokazuje, że Jędrzej Moraczewski był człowiekiem Niemiec. I najprawdopodobniej w czasie negocjacji powiedziano, będzie premierem właśnie Jędrzej Moraczewski. Ja myślę, że Niemcy dbając i mając wpływ na po prostu to, co się dzieje po prostu w Polsce, bo chodzi ciągle o te rubieże wschodnie, zadbali, żeby inni członkowie rządu Moraczewskiego byli również w taki czy inny sposób powiązani z Niemcami. I myślę, że warto było przeszukać archiwa niemieckie pod tym kątem. I wtedy będziemy mieli piękny obraz nie tylko Piłsudskiego, ale i po prostu tej po prostu siły, która miała pilnować i ubezwłasniać Piłsudskiego w Warszawie, w Polsce. I należy tak na to patrzeć. Najlepszy przykład to jest właśnie, bo Niemcy się boją, żeby Polska się nie stała krajem nowoczesnym, ze świetną bronią i tak dalej. I wtedy, kiedy generał Rozwadowski dogaduje się ze Skodą czeską na wspaniałych warunkach, Skoda chce przenieść całą swoją produkcję, dać broń i tak dalej do Polski. Krótko mówiąc, inwestycja marzeń, propozycja marzeń. Co się dzieje? Jędrzej Moraczewski i Piłsudski mówią nie. Samobój, ale w interesie, działanie w interesie Niemiec, żeby wojsko polskie przypadkiem nie stało się zagrożeniem dla rubieży wschodnich Niemiec. I to wyjaśnia po prostu postawę również w tym kontekście Moraczewskiego. I teraz, jeżeli po prostu patrzymy na po prostu to wszystko z tej perspektywy, zaczyna się inaczej układać, bo Piłsudski jest ubezwłasnowolniony postanowieniami w Magdeburgu i Berlinie. I on musi po prostu dochować po prostu słowa. Tym bardziej, że Berlin ma pomagierów, którzy patrzą mu na ręce. Tutaj właściwą osobą bardzo ciekawą jest zachowanie i też należy zwrócić, bo też w podręcznikach historii się przychodzi o tak sobie. Postawa Włodzimierza Zagórskiego. Dlaczego? Trzeba sobie zdać sprawę, kim był Włodzimierz Zagórski. Piłsudski, Walery Sławek, inni byli tylko agentami i niczym więcej. A kim był Zagórski? Jednym z szefów wywiadu austriackiego. I jest różnica zasadnicza spojrzenia między po prostu Zagórskim, który ma wiele rzeczy poprzez swoje kontakty jak na dłoni, a jakimiś agentami, którzy są normalnymi żołnierzami tylko. Oni widzą tylko co swojego. I stąd Zagórski doskonale musiał wiedzieć, tak jak, bo tutaj jest bardzo ważna rola Zagórskiego 3 listopada, kiedy Niemcy wspólnie z Piłsudczykami próbują zamach stanu na Radę Regencyjną, ale wiedza Zagórskiego uniemożliwia przeprowadzenie tego zamachu stanu. Później jak powstaje rząd właśnie lubelski, wiedza Zagórskiego uniemożliwia aresztowanie przez Rydza-Śmigłego Rozwadowskiego. Tak, zamordowania to było. Uniemożliwia po prostu wiele innych rzeczy, bo Zagórski ma wszystko jak na dłoni. I w tym momencie tu jest po prostu bardzo, bardzo ważna, jakby to powiedzieć, z tej perspektywy patrzenie na Zagórskiego. Nie jako agenta, tylko jednego z szefa wywiadu, który ma inne spojrzenie, inne oblicze. I o tym w podręcznikach historii zapominamy. I teraz jest generał Rozwadowski. Generał Rozwadowski, który się czuje odpowiedzialny za armię, za wojsko. I jeszcze bardzo ważna jedna rzecz. do której się przechodzi o tak sobie. Powrót Piłsudskiego 10 listopada. Pytanie, dlaczego Piłsudski wrócił 10 listopada? Odpowiedź jest bardzo prosta. 10 listopada jest ostatnim dniem, kiedy Niemcy mogli skończyć, przeprowadzić skoordynowaną akcję, bo następnego dnia podpisują akt kapitulacji i zgodnie z tymi dokumentami zawartymi nie mogli tego uczynić. Dlatego wybrano 10 listopada, żeby wszystko, co związane z Piłsudskim, było pod ich kontrolą. To też jest bardzo ważny szczegół, na który po prostu wiele osób przechodzi sobie i nie zauważa tego. A to wyjaśnia 10 listopada, ostatni dzień, kiedy Niemcy, Kessler mógł to legalnie wszystko uczynić. Łącznie z tym, tutaj ja ciągle po prostu patrzę, jak się porównuje powrót Lenina do Piotrogrodu i Piłsudskiego w tym, jak się nazywa, Piotrogrodzie, Niemcom na czym zależy? Na rozsadzeniu Imperium Rosyjskiego od wewnątrz. Więc opłacają tych wszystkich witaczy, nadając im miesięczne pobory, 3-miesięczne, żeby przyszło jak najwięcej ludzi. Bo to ma rozsadzić imperium i spowodować przesunięcie armii z wschodu na zachód. Ale w Warszawie co jest? Potrzebny spokój. A dlatego, i to wyjaśnia, dlaczego Piłsudskiego witać tylko kilka osób. To świadczy, że Niemcy panowali nad całym tym procesem dokładnie. Dlatego jest kilku, jakichś tam dwóch dziennikarzy, jest jakiś tam przedstawiciel Polskiej Organizacji Wojskowej, nie więcej, jest ktoś z PPS-u, ktoś z Rady Regencyjnej, i żeby było jak najmniej ludzi, żeby nie było rewolucji. A później Kessler, kiedy jest nasz Paderewski w Poznaniu, kiedy mamy powstanie wielkopolskie, jebie, przepraszam za słowo, tych, którzy byli odpowiedzialni. Czyście nie wiedzieli? My mamy to opanowane. To znaczy, czym były dworce kolejowe w czasie I wojny światowej. Mogły być początkiem wielkiej rewolucji, wielkiego powstania. I Kessler sobie doskonale z tego zdawał, bo był odpowiedzialny za to. Dlatego uczynił wszystko, żeby Piłsudskiego akurat witało jak najmniej. Później, kiedy się ludzie dowiadują, że jest Piłsudski, przychodzą tłumy pod miejsce, gdzie będzie nocował. Czyli miał rację, był świetnym inżynierem społecznym. I teraz po prostu, patrząc na to wszystko, po prostu jest sprawa, wizja właśnie wojska między Rozwadowskim a Piłsudskim. Rozwadowski, armia profesjonalna, uzbrojona i przede wszystkim oparta o polski wywiad. Nie o jakiś nie wiadomo kogo, ale o polski wywiad. Piłsudski dokładnie po prostu na odwyrtkę. Wszystko, co osłabia armię, on staje się. Dzisiaj czasami jak słyszę, niektórzy politycy powtarzają te rzeczy, które były w interesie Niemiec. Czyli armia ochotnicza, czyli po prostu nieuzbrojenie i tak dalej. Noż kurczę, to wygląda, jakby ktoś za tymi ludźmi stał nie nasz, nie Polak. Nie po prostu ktoś niezależny jak po prostu generał Rozwadowski. I armia z poboru, dobrze wyćwiczona. To jest wizja generała Rozwadowskiego. I później życie pokazuje, że generał Rozwadowski miał rację. Na szczęście już była podjęta ustawa o mobilizacji, czyli o przyjmowaniu rekrutów. Była przyjęta ustawa, którą Rada Regencyjna przyjęła, o organizacji polskiego wojska. Szef sztabu był w randze ministra, później Piłsudski po prostu zlikwiduje. Dokładnie po prostu przeczytam, bo tutaj, żeby dokładnie jaki był, tutaj tu żeby nie było, no to łatwo się pomylić. Jest. Zgodnie z koncepcją Rozwadowskiego Rada Regencyjna miała pełnić rolę naczelnego dowództwa nad wojskiem, któremu miały podlegać minister spraw wojskowy, szef sztabu oraz sądownictwo wojskowe. Szef sztabu miał być w randze ministra. To była koncepcja Rozwadowskiego. Także schemat korelował z tym tarczową ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej. I to jest wizja spójna. Później po prostu po kilku latach już szef sztabu nie ma tej pozycji, którą ma według generała Rozwadowskiego. Minęło czas. W zasadzie już się kończy, tak jest. Także po prostu to wszystko, tak? Tyle. Dziękuję bardzo panu Henrykowi Nicponiowi. Polecam książkę pana Henryka Nicponia „Polowanie na generała”.